Cześć, tu Izu. Witam Was po raz kolejny w Izu Kosmetycznie, w moim przeglądzie kosmetyków Avon z katalogu numer 10. Także nie ma tego zbyt wiele, no to zaczynamy. Może na samym początku zacznę od szminki. Jest to szminka Extra Lasting w kolorze Vintage Pink i mam ją obecnie na ustach teraz. Możecie zobaczyć, jak wygląda na mnie. Szminka w opakowaniu wygląda tak. Co mogę o niej powiedzieć? Już pomalowałam się nią kilka razy, bo kosmetyki przyszły do mnie kilka dni temu, no ale niestety czas nie pozwalał na to, żeby od razu po rozpakowaniu paczki nagrać dla Was filmik. Dlatego pozwoliłam sobie ją troszeczkę przetestować. I teraz tak, według mnie gładko się sunie po ustach, co jest fajne, mi się to akurat bardzo podoba. Troszeczkę miałabym zastrzeżenia do tego, że się minimalnie nierówno zjada, ale poza tym zapach ma cudowny, bardzo mi się podoba ten zapach. I na moich ustach utrzymuje się dosyć długo, także oprócz tego małego mankamentu nie mogę powiedzieć o niej żadnego złego słowa i jeszcze Wam zaraz chwilkę zrobię swatcha. Skoro jesteśmy przy kolorówce, wzięłam sobie również w tym katalogu kredkę do oczu i jest to kredka w kolorze Navy. Mam ją teraz też na oczach i też ją noszę już kilka dni. I co teraz mogę o niej powiedzieć? Jest to taki kolor, którego się raczej nie spodziewałam. Myślałam, że on troszeczkę będzie inaczej wyglądał normalnie, bo wygląda inaczej niż na mojej skórze. Za chwilę Wam pokażę swatcha, jak ona wygląda dokładnie. Jest to taki kolor ni to granat, ni to fiolet, ni to czarny. Mi to się ku mojemu zaskoczeniu spodobało, bo na początku byłam taka nieco sceptyczna co do tego koloru, ale ku mojemu zaskoczeniu jest ok. Tak wygląda szminka, tu jest kredka i moim zdaniem ona jest nieco bardziej taka sztywniejsza tempa, ale dzięki temu możemy uzyskać nią różny efekt. Tutaj jest jedno pociągnięcie, tutaj są dwa pociągnięcia, tutaj trzy. Sami możemy dzięki temu decydować, jak bardzo intensywna może być nasza kreska na oku. Zauważyłam, że każda kredka w zależności od koloru inaczej zachowuje się na naszych oczach, w sensie, że inaczej ją nakładamy. Na przykład kredka Ocean coś tam, taka niebieska, ona całkiem niedawno w sumie weszła do katalogu. Ona jest taka, że rzeczywiście suniemy tą kredką po naszych oczach jak ciepłym, rozgrzanym nożem po maśle, co jest nie zawsze dobre, bo ona się troszeczkę rozmazuje tutaj w kącie oka, znaczy w kącie, tu jest chyba kąt oka, w rogu oka, no w każdym razie wiecie, o co mi chodzi. Ta kredka jest dosyć taka sztywniejsza, taka bardziej tempa, ale to mi bardziej nie przeszkadza i stopień jej tempości jest naprawdę tak nieznaczny, że jest naprawdę miękka niż bardziej jej tempa. O Jezu, jak ja się dzisiaj miotam, jest strasznie, w końcu wyszło słońce, jest ciepło, jest przeraźliwie ciepło. Mam koszulkę w ogóle bez ramionczek, co dla mnie jest wow. No, ale nie zmieniajmy tematu. O, w ogóle patrzcie, jaką mam fajną żyrafę. Ha. Dobra, już wracamy do konkretów. No to może teraz, o, mam tutaj szczotkę Tangle Teaser i to jest szczotka dopiero w nowym katalogu, ona wejdzie w życie, że tak powiem. Jest to Tangle Teaser i jest to specjalna, ona przychodzi z nas w takim opakowaniu. Tutaj, o, i to jest chyba oryginalny Tangle Teaser. Także to nie jest żadna podróba, tak myślę. Jest to szczotka troszeczkę inna od tego zwykłego Tangle Teasera, a z tego to powodu, że ona jest przeznaczona do włosów grubych i kręconych. Dlatego do moich włosów idealnie się nadaje, już zdążyłam ją przetestować i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo szczerze powiedziawszy nie wierzyłam w to, że szczotka może tak porządnie rozczesywać włosy za jednym pociągnięciem bez wyrywania i w ogóle bez szarpania się z tymi włosami. Czym różni się ta szczotka od zwykłego Tangle Teasera? A tym, że jej włosie, to nie jest włosie, jej zęby są nieco dłuższe, o chyba 4 mm. Mhm.
Chyba tak. Ona jest po prostu wow, tak siedziałam i tak się ją rozczesywałam. To się rozczesywałam i naprawdę rozczesywanie moich włosów od tak dawna nie sprawiało mi takiej przyjemności jak szczotkowanie włosów za pomocą tej szczotki. Także polecam. Ja nie miałam nigdy wcześniej Tangle Teasera, ale od tej pory to jest moja szczotka numer jeden. Okej, no to skoro włosy, to produkt oczywiście do włosów. Jest to nawilżająca odżywka do włosów miód i żurawina. Jest to niby odżywka na zimę, no ale dlaczego jej nie użyć w lecie? Ona ma fajny kolor, bo jest taka żurawinowa trochę. O nie, nie mogę jej wycisnąć. Pewnie zaraz mi tutaj wytryśnie. O, może uda mi się. I ona bardzo ładnie pachnie. Wygląda taki, ma kolorek bardzo ładny. I pachnie przecudownie. Jeszcze jej nie używałam, ale jak ją tylko powąchałam, to wiedziałam, że jeżeli pojawi się w katalogach zimowych, to sobie wezmę chyba zapas. O ile się sprawdzi na moich włosach, bo tego jeszcze nie wiem, ale nawilżenie nigdy za dużo, zwłaszcza przy przesuszonych włosach. Teraz, gdy mamy słońce, to też te włosy stają się nieco przesuszone, także warto zaopatrzyć ją w coś nawilżającego dla naszych włosów. I ja mam teraz tą odżywkę, zobaczymy, coś wam o niej opowiem w denku, jak się trochę uzbiera. Dobra, następną rzeczą jest Avon True, jest to... Jezu, nie mogę... Preparat do makijażu, on jest dwufazowy. Wygląda tak, z pozoru jest to mała buteleczka, ale naprawdę starcza na bardzo długo. Wystarczy jedno przechylenie buteleczki na wacik i to starcza naprawdę na oczy i na całą twarz, przynajmniej w moim przypadku, gdzie ja tego podkładu nie daję sobie jednak aż tak bardzo dużo na twarz, czy nie daję sobie też cieni. Mój podstawowy makijaż taki dzienny to jest zazwyczaj tusz do rzęs i kredka. To jest w zasadzie wszystko. No i oczywiście jeszcze podkład tak delikatnie, żeby zakryć niedoskonałości. Rozświetlacza nie używam zbyt często, bo mam tłustą cerę, także nie chcę jeszcze dodatkowo jej obciążać. Czego jeszcze używam, to jest róż. No i dla mnie się sprawdza on idealnie. Nie lubię mleczek, zdecydowanie wolę tą wersję. Następną rzeczą jest róż Mark. O, może pokażę wam, jak wygląda opakowanie. Tak wygląda opakowanie. I on jest... kurde, nie mogę otworzyć. On jest w kolorze piczki chyba. Soft peach. Zdążyłam sobie przejechać już nim po ręce, po twarzy. Zresztą teraz mam go na twarzy i myślę, że on, jak dla mnie przynajmniej, jest troszeczkę za delikatny. Wolałabym uzyskać nim troszeczkę inny efekt, ale na pewno nikt sobie nim nie jest w stanie zrobić krzywdy. Mam taki naszyjnik. Kupiłam sobie go z myślą o weselu, bo za 2 tygodnie idę na wesele. I do tego są jeszcze w ogóle to przechodzone w takim opakowaniu. Także jeżeli chcemy zrobić komuś prezent, no to mi się wydaje, że to jest fajna opcja, bo przychodzi w takim ładnym pudełeczku, które może nam służyć od razu jako opakowanie prezentu. Są tutaj również dwie pary kolczyków. Może nie będę tego otwierała. I są to kolory białe i czarne. One mają takie kryształki w takich samych kolorach, jak ten motylek ma tutaj skrzydełka. Możemy sobie regulować długość tego łańcuszka. Ja sobie przypiłam tak, bo tak go będę miała założone. Możemy go sobie troszeczkę powiększyć. On jest z tych naszyjników krótkich. Mi się wydaje, że jest bardzo delikatny, jest bardzo ładny, mi się podoba i do mojej kreacji na pewno będzie pasował. I zostały nam dwie ostatnie rzeczy. Przed ostatnią rzeczą jest krem rewitalizujący na noc z Planet Spa. Wzięłam go sobie, no w sumie z ciekawości, miałam już raz krem z Planet Spa, tą wersję zieloną i byłam z niego naprawdę bardzo zadowolona. Ja tego jeszcze nie otwierałam, powstrzymałam się. Otworzę go przy was, zobaczymy, jak on pachnie. Z tego co kojarzę, to one mają taką formułę takiego jakby żelu. I ten też będzie miał taką konsystencję. Muszę to pozbierać, żeby Boluś nie zjadł. Sobie tutaj nałożę, o. Z tego wam powiem.
pachnie trochę dziwnie. Trochę mi się kojarzy z mydłem. Ale on jest taki jak perła. Mam nadzieję, że to zobaczycie, jak on się mieni. Widzicie to? Niby tutaj jest biały, ale jak się popatrzy w inną stronę, to się robi różowy. Posmaruję sobie trochę na rękę. O, może teraz zobaczycie na palce, jak on wygląda. Dobra. Dosyć wygłupów. On się staje różowy. To jest jakiś magic. Magic hour. No i zobaczymy, jak mi się wchłonie. Chyba będzie dosyć taki wydajny. On jest chyba na bazie wody, tak coś przypuszczam. No i pachnie mi mydłem. Nie wiem, czy jestem z tego powodu zadowolona. Zobaczymy, jak będzie działał. On niby trzeba go wklepać w takie najbardziej problematyczne miejsca. Używać go raz dziennie na noc właśnie. I on jest przeciwzmarszczkowy. To jest mój pierwszy krem przeciwzmarszczkowy na dzień. Zobaczymy. No pachnie mi mydłem i jest taki trochę jakby klejący. Albo mi się wydaje. Zobaczymy, za jaki czas mi się wchłonie w rękę. I mam ostatnią rzecz, która jest nieco dziwna. Znaczy, to jest, sama rzecz w sobie nie jest dziwna, ale coś jednak w niej jest dziwnego i obydwoje z Mateuszem to stwierdziliśmy. Często wspominam o pewnej perfumie, którą Mateusz lubi. Jeżeli oglądacie moje filmy, na pewno wiecie, że to jest Black Salt. Coś tam, w tym wypadku jest to Black Salt Touch. I to nie pachnie jak Black Salt Touch. Mateusz oczywiście otworzył pierwsze co. Pudełeczko wyrzucił, perfumę otworzył, popsikał się. I tak popatrzyliśmy na siebie i tak, oho, kurde, coś się nie zgadza. Spojrzałam do katalogu, jakie ma nuty w sobie. Spojrzałam do następnego katalogu, jakie ma w sobie nuty. No niby to samo, ale jednak to jest coś innego. Nie wiem, czy oni tam w rozlewni tych perfum się pomylili, bo mi to pachnie jak mesmerize? Mesmerize. Chyba to się tak nazywa, takie perfuma w czarnym flakonie, nieprzeźroczystym. I to pachnie właśnie tym. A nie Black Salt Touchem. Stwierdziliśmy to obydwoje. No i jeszcze mi się na początku wydawało, że może ja mam jakieś omamy zapachowe albo coś, no ale jeżeli Mateusz pierwszy o tym powiedział, no to ja stwierdziłam, coś jest chyba jednak nie tak. I popsikał się tą perfumą, pojechał w plener i po powrocie do mnie mówi, że strasznie na tej perfumy lgną osy. Tyle co wyszedł z samochodu, posiedział chwilę i nad nim fruwały 4 osy. Co wcześniej się nie zdarzało. Także, no nie wiem, kremik się już wchłonął i zostawia na skórze taką jakby delikatną warstewkę, ale myślę, że to nie będzie mi przeszkadzało. I dalej pachnie mi mydłem. Ale dobra, jakoś to przeboleje, nie jest ten zapach jakoś tak za bardzo intensywny, także okej. No i wróćmy do perfumy. No i nie wiem, co się stało. No dobra. Zobaczymy. Zapach nie jest zły, także okej. No. I to by było chyba na tyle. To by było wszystko. Przeglądu kosmetyków katalogu numer 10. Nie ma tego zbyt dużo. Następny katalog mi się wydaje, że będzie już taki troszeczkę obszerniejszy z tego, co przeglądałam. No. I z tego miejsca chciałabym się z wami pożegnać. Zachęcam was oczywiście do subskrybowania, dawania łapek w górę i trzymajcie się i do następnego filmiku i pa!